Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam Bonko Life Satisfactory. Dzień wstaje, 6 rano, małpka była już walona, a my, moi drodzy, będziemy tutaj oczywiście kontynuować naszą fabrykę. Ostatnio na betonie wylałem beton i tutaj, moi drodzy, na tym betonie stworzyliśmy już taką, można powiedzieć, właściwą fabrykę do jakiegoś czasu oczywiście, bo później pewnie ona będzie jeszcze zmieniana 50 razy. Jednakże teraz zaczniemy ten dzionek od powiększenia mojej bazy. Weźmiemy sobie i beton, i tu troszeczkę pójdziemy tam dalej zrobić. Weźmiemy sobie ten beton. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Ja sobie tutaj po prostu zrobię fundamenty i lecimy. Tryb siup. Tryb siup. BH, powiedz, nie jest zatrudniony. Jeżeli brzmiewam na osobę, która ma inny głos, to prawda. Piję gorącą herbatę. Próbuję się jakoś podleczyć, bo mnie złapało przeziębienie po weekendzie w brzegu. Padający deszcz, niska temperatura, mnóstwo ludzi. No to tak zwane chorowanie poeventowe. Myślę, że jeszcze to mnie czeka za miesiąc po PGA. Raczej to tak będzie wyglądało, bo to jest taki must have eventowy. Dobra, i teraz tak. Ja sobie tam troszeczkę to powiększyłem. Ważną rzeczą jest tutaj elektrownia, biomasa. Dobra. Beton jeszcze mogę stworzyć trochę. Szybciutko pójdzie. Czy będzie cię można spotkać na PGA? Będzie mnie można spotkać na PGA. Właśnie, moi drodzy, czego się dowiedziałem? Jak ktoś nie mógł być w brzegu na retrosferze, to retrosfera przyjeżdża na PGA. Będą mieli swoje stoisko i będą się wystawiać ze sprzętami retro tam. Po raz pierwszy. Więc będzie też tam retro stoisko. No. Będzie świetnie. Retrosknera? Nie, retrosknera to nie. Ej, a tak, macie jakieś marzenie dotyczące jakiegoś retro sprzętu czy gry? Na przykład chcielibyście wrócić do jakiejś konsoli i sobie ją kupić, albo jakiś gier takich retro? Co wam się powspominało sprzed lat? Może macie? Dobra, teraz tak. Ile potrzebujemy do kolejnego poziomu? Montaż części, wirnik. No dobra, to jedziemy. To. Przewody. Rury. To. Dobra, potrzebujemy bardzo dużo śrubek. Śrubek potrzebujemy. I teraz tu ja bym po drodze dodał konstruktor do śrubek. Dobrze mówię? Pokaż. Ja mam na płycie Most Wanted. Dla mnie to taki Gex. O, Gex to jest super. No. Kabel.
Robimy ten kabel. Myślę, że to powinniśmy ten przewód zrobić inaczej. Dobra, i śrubeczki. A, śrubki tak się robi, dobra. Zobaczmy, czy jestem w stanie wytworzyć konstruktor. Dobra, jestem w stanie, uwaga. Robię tu po drodze. Czekaj, dobrze mówię? Czy mogę nałożyć, czy nie? Czy muszę usunąć? Muszę usunąć. Dobra. I tu musi iść śruba. Zobaczmy. Tu wjeżdżają pręty. Brak zasilania. Oho, dobra, dobra, dobra. I czy wyjeżdżają śrubki? Tak, wyjeżdżają śruby. No i świetnie. Dobra, czyli śrubeczki są robione. I teraz jeszcze tak, gdzie ja mam... Tutaj, to powinniśmy kabel stworzyć. Tak, tu powinien być kabel. Czyli tutaj też musimy zrobić konstruktor. Tylko żeby zrobić konstruktor, potrzebujemy dwie mocne te. Dwie mocne te, no. No te, no. No te mocne, no. Ziela Zekpyl jest szefem od 33 miesięcy. A dzień dobry, Ziela Zekpyl. Dziękuję bardzo, że wspierasz i pozdrawiam cię serdecznie. Dobra. I tutaj, moi drodzy, stawiamy drugi konstruktor. Tu na równo. O. I tutaj robimy, żeby się kable wytwarzały. Tylko musimy połączyć go. O. I wjeżdża, moi drodzy, miedziany. A tutaj już z oplotem, o, z izolacją. Już gotowy. Odkąd wyciskam soki, moje dzieci są humorzaste? A że nie są. O, piękne reklamy. Piękne reklamy, kolego. Piękne, piękne. A widzieliście, moi drodzy, jak na TV Republika, jaka wiadomość tam jest, że ogólnie to... rząd Tuska sobie nie radzi z opadami deszczu. No. Tak, tak. Trzeba dojechać im. Czy macie wrażenie, że z racji tego, że to się zatrzymuje na chwilę, to powinienem drugi konstruktor dać? Czy nie, nie, czy to nic nie da?
15 na minutę, 45 na minutę, ale 3 są potrzebne. Czyli na 0 wychodzi, tak czy nie? Dobra, śruby trzeba zrobić. E właśnie, bo my tą biomasę mamy całą zrobić. Jak to? Pokaż. Wiertnica, piec. Skrzynia osobista. Dobra. Zróbmy tą śrubę. Wytwórzmy. Nie uważasz, że wina tak zwana Tuska jest winą Tuska faktycznie? No, jest tutaj dużo racji. PiS prosił w Sejmie o mszę w intencji opadów, więc to raczej oni winni. Naprawdę była taka... taka intencja? O. Cieszę się, że jesteście. SCHIZOFRENIA9 jest szefem od 4 miesięcy. Ja się grzecznie pytam, kiedy Gothic? Słuchaj, schizofrenia. Gothic to będzie u pana śledzia. Dobra, wysyłamy w kosmos. Idzie. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Dobra. Słuchajcie, bo tu się pojawiło biomasa stała i robi się ją z biomasy. A gdzie jest moja piła? Ja odblokowałem piłę jako narzędzie, gdzie ona jest? Ja muszę stworzyć piłę? A to w warsztacie? Okej. Dobra, zacznijmy od tego. Przewody są, to są. 5 wzmocnionych musi być. 5 wzmocnionych. Główny cel to budowanie stacji kosmicznej, a do tego trzeba wysyłać windą złożone produkty. O. Cała biomasa, czyli że kupa, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i teraz... śrubek jeszcze potrzebujemy. Ale one gdzieś tutaj są. Ile podstawowa pierwszej klasy taśmociąg
przenosi, jaką prędkością taśmociąg przenosi tej pierwszej klasy? 60, a drugiej klasy 120. Sześćdziesiona. Dobra. Dobra, jedziemy z piłą, co? Dobra, jedziemy. Jedziemy biomasę ścinać. Dawaj drzewa. Jak? Nie mów, że ja do niej muszę mieć... O nie... Ja muszę pierw nazbierać chrustu. Potem go przetworzyć. Dobra, wystarczy, idę. Nie wraca się do bazy, postaw warsztat. A wrócę się. Dobra, to jest warsztat. Cieszę się, że jesteście. Mój Stach jest szefem od 9 miesięcy. Pan mój Stach, witam. Panie mój Stach. Czy pan jest regularnym streamerem? Czy pan streamujesz teraz regularnie? Bo od czasu, kiedy nie gramy w Dotę, nasze drogi się rozeszły. Mam nadzieję, że nie grasz w Dotę już i nie popełniłeś tego błędu, co ja wtedy, czyli wrócił do Doty. Dobra, jedziemy. Uwaga. Uhu. Jazda. A co to jest tryb obszarowy? Zostawię parę drzew. Trochę wytnę, betonozę zrobię. Trochę zostawię. Jaki tam jest potwór. Dobra. Bo cienia nie będzie i temperatura rośnie. Tutaj jest cień.
Potwór, nie potwór. Dobra, dawaj. Tu jest bardzo dużo tego drewna. Idziemy. Styknie, mam nadzieję. Takie gry jak grasz to są fajne na stream. Ale jakbym miał grać samemu, to bym odpuścił. No to nie lubisz takich gier, to jest zrozumiałe. Nagrałem kiedyś taki odcinek. Gry, które się dobrze ogląda, ale słabo się w nie gra samemu. I na odwrót. Gry, które się fajnie gra, ale źle się je ogląda, jak ktoś gra. Polecam, jest na YouTubie. Czekajcie, teraz tak. Paliwo. Jak to z tym było? Biomasa stałe. Biomasa z drewna. Dobra. Tu można bardzo dużo tego zrobić. No i musimy tej biomasy zrobić. Dam wam link do tego filmu. Masz. Gry, w które dobrze się gra, ale ciężko się ogląda. Postaw mam i zbadaj w nim fragment potworka. Okej, dobra. I powiedzcie mi, czy te biopaliwo stałe jest po prostu obecnie spośród wszystkich, które teraz mam na tym etapie najbardziej wydajne i je mam dawać do elektrowni, tak? Co to jest? Za mało miejsca w ekwipunku. A, tylko że ja do tego bym musiał stworzyć. Dobra, to ja do tego wytwarzania zrobię. Okej. To ja tu zrobię fabryczkę. Tylko jak ja to powinienem zrobić, że robię pierw magazyn, tak? Tworzę pierw magazyn. Kontener, tak? Dobra, kontener, konstruktor, kontener, dobra. Dobra. Kontener. Konstruktor. Brakuje wzmocnionej płyty. Czekaj.
dwa magazyny plus dwa konstruktory na biomasę plus jeden na paliwo stałe. Czekaj, nie rozumiem, co masz na myśli. Idę robić naleśniki, to życzę smacznego! Oho. Witam w klubie, witam. Słuchajcie, mam tutaj. Tu dajemy. Tu dajemy to, tak? Biomasę. Biomasę. Właśnie. Biomasę. Wciśniemy. Tu do konstruktora. Konstruktor przetwarza to na biopaliwo stałe. Dobra. I magazyn zrobić tutaj, tak? Na powstałą biomasę. Na paliwo, no na to, o. Na paliwo stałe, biopaliwo. Dobra, ale czego mówicie, że czego jeszcze brakuje? Że tu liście, żeby dawać? Po prostu? Czy drewno? I połączyć to? No dobra, to niech na razie to się... Ty, a mógłbym tak zrobić, żeby tu się automatycznie zasilały te? Mogę. Żeby automatycznie dostarczało paliwo do elektrowni. Dobra. No to fajnie. Dobra, ja to wezmę.
Ale jak to zrobić? Rozdzielacz zrobić na końcu, żeby trochę szło do magazynu, a trochę do tego? Tutaj zrobię tą elektrownię, patrzcie. Spalarnia biomasy. Albo z magazynu, żeby szło. A, dobra. Ale to lepiej by było zrobić, bo patrzcie, bo ja bym chciał zrezygnować z tego zasilania z bazy. No bo do niego się nie da doprowadzić, nie? Paliwa z automatu. To zrezygnujemy z niego i postawimy spalarnię. Ja bym to zrezygnował już teraz, patrzcie. Zrobimy tak. Ile daje jedna? Ile daje jedna? 30. Idę zobaczyć, ile teraz mam. Pięćdziesiąt pięć. Dobra, zrobimy takie trzy na razie. Patrzcie, ja bym zrobił tu rozdzielacz. Dobrze myślę? Aha, brakuje mi betonu. Tu zrobimy rozdzielacz. Czekaj, źle. I tu. To jest krzywo, jak ja to postawiłem. O kurde, ale krzywo to postawiłem, moment. Aha, bo to jest krzywo tu. Ja chciałem tak idealnie, żeby to na środku było. Czekajcie, źle postawiłem tu, od samego początku. Spalarnia. No dobra. Teraz jest równo. Do tego dwie spalarnie jeszcze zrobimy. Dobra. Tu robimy tak. Tu robimy rozdzielacz. Aha. Jedno tak. Aha, czemu? Co się stało? A, źle to postawiłem, dobra. Dobra.
Teraz tak, oni dostaną tu paliwo. Jest, paliwo już jest. I teraz to muszę podłączyć tutaj do zasilania. Źle to zrobiłem. Tutaj zrobimy, tak? Czyli patrzcie, to łączymy z tym, to łączymy z tym, to łączymy z tym i to łączymy z tym. A to idzie tu i tam mogę zlikwidować teraz. To mogę połączenie zlikwidować. Będzie działać w teorii. Dobra. I to też mogę usunąć. I wszystko działa. No. I pokaż, jak działa teraz to. Tu paliwo jedzie. Dobra, a jak wygląda tutaj? Czy szybciej ubywa, czy wychodzi na zero? Wychodzi na zero. O, a teraz ubywa. I zaprzestało, oho. No, tak różnie. No, tylko to będzie trzeba tutaj. To trzeba będzie jeszcze liście dać. Tu jeszcze trzeba będzie. Tu trzeba będzie dać liście. Czyli konstruktor trzeba by było tutaj dać jeszcze. Dobra. Fundamenty. Nie, tutaj można strzelać. Są karabiny, są pistolety, jakieś tam potworki sobie chodzą. Owszem. Dobra. Pamiętaj, że teraz zapełnia piec do pełna, nie spala tego od razu. Dobrze, wiem. I teraz tak. Dajmy coś takiego. Dajmy tutaj konstruktor. Ten konstruktor trzeba zasilić. I konstruktor powinien tworzyć z liści biomasę, ale powinien tutaj dostać magazyn. A, dwa, czekaj! Bo wyście gadali o dwóch, czyli one by gdzieś tutaj się musiały łączyć, tak? Żeby tutaj biomasa wchodziła zarówno z drewna, jak i z liści. Czyli konstruktor zaraz to zrobimy. Czyli ten będzie robił z drewna. Ten będzie robił z liści.
A tutaj po jeszcze dwa magazyny trzeba dać. Dwa kontenery. Dobra. I tutaj dajemy liście. A tutaj dajemy drewno. Tylko go mało jest. Okej. Oho! Tu nie ma nic. Na zero wyszło. Oho! Tutaj nic nie ma. Teraz tak. Ta biomasa musi tutaj trafiać. Do tego, do rozdzielacza. Rozdzielacz, taśmociąg, łącznik. Nie mam żelaznego pręta. I need żelazny pręt. Postaw dwa mazynowe, bo masa się robi szybko względem taśmy, dwie kuś, kolejne trzy z polarnie, pozwolisz sobie od razu, dobrze. Pręciki. No, trzeba zapełnić te magazyny, żeby później był spokój, nie? Na pewno. Dobra, idziemy. I teraz uwaga, widzowie, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, co tu się wydarzy. Muszę iść drewno ogarnąć. Wezmę sobie. Idzie piła i liście. Jedziemy. Idę pozbierać tego dużo. Żeby załadować te magazyny. A ile ja mam ekwipunku miejsca? Mam trochę. Idę. Klimat się zagęszcza. Klimat, moi drodzy, tu się zagęszcza i zobaczymy, jak będzie. Ej! Wiecie, co powinno być? Że ja na przykład buduję sobie tutaj fabrykę, nie? Cześć w ogóle, Klima MTB. Że ja sobie buduję fabrykę i nagle jest taki event, że mam zablokowaną spalarnię, nie? I przed nią ostatnie pokolenie się przykleiło mi do betonu. Aktywiści się, moi drodzy, przykleili do tego i zablokowali mi normalnie fabrykę. To by były zajebiste eventy. Oho! Strzelający jakiś potwór.
Dobra, dawaj go. Dobra. To był aktywista? Niebieski elektroślimak. Nie wiem, co to da, ale zebrałem. This semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fix-it production line efficiency. Research it in the man to establish classification and potential application. Czy polecam firmę UPC jako dostawcę internetu? A mogę nie skomentować tego pytania? Mam nadzieję, że pomogłem. A można mu piłą? Nie można piłą. Dobra, chyba będzie. Wystarczy. Na razie idziemy zanieść. Na razie wystarczy. Cieszę się, że jesteście. Maros, podkreślenie TAF jest szefem od 20 miesięcy. Witam. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, pozdrawiam, witam, dzień dobry. Dziękuję, Maros TV. Pozdrawiam. Idziemy. Nie no, ja... No, sami wiecie, jakie miałem przygody z dostawcą. Ogólnie z dostawcami jest tak, że one bardzo są lokalne. Jeżeli są, moi drodzy, w danym mieście, to może być... Mogą być w takim stanie, gdzie w waszym mieście jest całkowicie inaczej. Może być lokalnie zajebiście, a może być lokalnie bardzo dużo problemów. Infrastruktura różnie z tym bywa. Dobra. To damy tu liście. Tutaj damy drewno. No i jadą. Patrzcie. Jadą, jadą i tu się łączą. O. No i dobra. Zaraz będą zapełnione.
190 mają. Czyli one więcej dostarczają niż spalają. No to dobrze wychodzi na to aktualnie. Co to jest mam? To jest mam. Mam? Maszyna analizy. Dobra. Jak to się robi? Czyli te zebrane części. Dobra, czyli je muszę tu składować, tak? Dobra. No to świetnie. Wszyscy mają mambę. Mam i ja. Dobra, 50 wzmocnienia. 50 płyt wzmocnionych musimy zrobić. Ej, ale dobra, powiem wam szczerze, że za każdym razem, kiedy odpalam tą grę i tworzę tą bazę dalej, to ona ma coś takiego, że... Kurde, tutaj nie ma, aż do endgame'u, tu nie ma poczucia ściany. Tu nie ma, znaczy... Nie ma czegoś takiego, że masz wrażenie, że już, kurde, nie masz co robić. Tutaj dziś zrobiłem kolejną jakąś automatyzację. A już widzę, jak dużo jeszcze przede mną i jak kolejne rzeczy dojdą i ile poziomów jeszcze jest i tego wszystkiego, nie? Masz satisfaction. Ta, satisfaction, no. Taki zapierdziel, że nie ma kiedy taczki załadować. To jest bardzo życiowe. Te wzmocnione płyty też bym musiał zrobić. Dobra, i pręty potrzebujemy jeszcze na koniec. A, bo ja te pręty, kurde... Śruby robię same. Zamiast prętów. Dobra, pręcik. Spuszczmy. O Jezu, 300 prętów jest potrzebnych. To tutaj się pojawia problem. Bo muszę zaprzestać produkcji śrubek. Momencik. Tu są pręty. One stoją. A mogę zrobić, żeby pręt w pręt się zmieniał? Czekaj. Żeby był przelot? Nie, nie da się przelotu zrobić w tym tylko.
No dobra, ale on nie będzie go przekazywał do magazynu. Muszę usunąć go fizycznie. Tak. Czekaj, co tu się dzieje? Czemu to stoi i nie jedzie? A, bo sztaby stoją. To może trzeba dać drugi konstruktor, bo on musi czekać. Dobra. No to zrobimy. Boom. Poszło. Milestone reached. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fixit. Ależ ta gra jest, kurde, rozbudowana i wciągająca, widzowie. Toko Jumbo, nie? Dobra, tu zakończymy sobie odcinek dzisiejszy, bo takie do godziny ja właśnie postanowiłem, że będą z tego satysfaktory raporty z naszej fabryki. I tu, moi drodzy, żegnam się z wami. Co dzisiaj zrobiliśmy? Tu nie ma pośpiechu w tej grze. Na spokojnie. Dzisiaj zrobiliśmy zautomatyzowany system zasilania i dostarczania paliwa. Czyli tutaj mamy elektrownię na biopaliwo stałe razy 3. 3 takie elektrownie mamy, do którego dostarczany jest koks, jak widzicie. Koks jest wytwarzany z biopaliwa, z biomasy, przepraszam. A biomasa jest wytwarzana albo z liści, albo z drewna. W zależności od tego, prawda, z czego, to ona idzie albo stąd, do tego magazynu. Tu są liście, a tu jest drewienko. A tu drewienko jest, moi drodzy. Tylko że tutaj nie jest to jakoś zbyt efektywne, bo on się zatrzymuje, więc będę musiał to później wymienić. No. To tutaj pozdrawiam Bonko Live. Udało nam się, moi drodzy, kolejną jakąś rzecz taką zautomatyzować. Bardzo przyjemną. Trzymajcie się, dajcie łapkę. Pa, pa.